Rozmowa niezależna jest jak sobota, witam Państwa. Dzisiaj u nas delicje, dlatego że zaprosiłem wyjątkowych gości. To są ludzie, bez których Anita Gargas nie zrobiłaby żadnego filmu. Rafał Dzięciołowski, Andrzej Chrechorowicz, dzień dobry panu. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli był specjalny pokaz Anatomii Upadku. Jak ten film był przyjęty, jakie macie wrażenia? No, wrażenie jest pierwsze takie, że była pełna sala. Ponad 130 osób, że uczestniczył w tym pokazie, a co więcej jeszcze wystąpił Martin Callanan, który jest przewodniczącym grupy parlamentarnej eurokonserwatystów i reformatorów. W związku z tym można powiedzieć, że w jakimś stopniu był to sukces, że w ogóle projekcja tego filmu odbyła się na forum Parlamentu Europejskiego. Natomiast to też pokazuje, jak wielka jeszcze droga przed nami, bo mieliśmy też okazję w zakulisowych rozmowach, prawda, już po projekcji, dowiedzieć się o tym, jaka jest dominująca wizja tego, co stało się w Smoleńsku i co naprawdę myśli większość Europejczyków. Chciałem zapytać, tak, jak to jest tam przyjmowane? Czy ta narracja generał Anodiny jest tą dominującą? Z przykrością musimy powiedzieć chyba wspólnie, to jest niestety konstatacja nasza, że tak, oczywiście Rosjanie bez pardonu wykorzystali pierwsze 2-3 tygodnie, kiedy zainteresowanie w sposób naturalny było największe w świecie katastrofą smoleńską, żeby wtłoczyć im do głowy rosyjski obraz tego, co się stało w Smoleńsku. Ten najbardziej odrażający dla nas i najbardziej fałszywy. To znaczy, im do głowy wtłoczyć, czyli europejskiej opinii publicznej. No dość mówić, że mój znajomy dziennikarz z Berlina, który stara się w swojej gazecie opisywać temat smoleński obiektywnie i uczciwie i odnotowuje każdą projekcję filmu nowego, każdy nowy dokument odnaleziony, ustalenie zespołu Antoniego Macierewicza, bez złudzeń mówi, jestem sam w tej redakcji, a koledzy już mówią o mnie, że mam smoleńskiego fioła. Słuchajcie, ale czyli trafiliście na takie pole zaorane. Jak ten film był przyjęty? Jak on był w ogóle przez nich odebrany? Cóż, no film został przyjęty jakby bardzo... Przepraszam, szczególnie w kontekście tego, co powiedział Rafał, tak? Że oni mają wbite do głowy, że pijany polski generał wydał rozkaz, żeby lądowali za wszelką cenę i tak to się odbyło, tak? To znaczy liczba tych... jakby tych powiązań, tych różnych nieprawdziwych faktów, tak, czy też właściwie nie faktów, tylko liczba powiązań tych nieprawdziwych różnych teorii wypuszczonych w eter jest tak duża, one występują w różnych konfiguracjach, tak? To co powiedziałaś o pijanym generale Błasiku, no to też gdzieś tam utkwiło w jakichś głowach. Natomiast rzeczywiście to, o czym wspomniał tutaj Rafał, że po katastrofie od razu w eter poszły, od razu, prawda? Ta wersja o błędzie pilotów, o cztery podejścia do lądowania, co jest oczywiście nieprawdą. I szereg takich różnych medialnych faktów, bo to nie są fakty, tylko to są fakty medialne, to są wymyślone rzeczy, stworzone. I dlatego ci, którzy byli na tym pokazie, wychodzili zszokowani. I to nie jest komplement wobec Anity, Andrzeja i w ostatecznym rozrachunku swoim własnym, tylko to jest prawda. Ci, którzy byli i poświęcili swój czas i wytrzymali do końca, ci wychodzili zdumieni, z przekonaniem, że do tej pory żyli w przeświadczeniu, że przebieg wydarzeń był zupełnie inny i że tezy czy hipotezy o zamachu, o możliwym zamachu, o możliwym wybuchu, o nieprawdziwości raportów państwowych, no to jest w ogóle są oparte o coś, co graniczy z chorobą psychiczną. Że raport państwowy, w tym przypadku raport MAK-u, raport Komisji Millera, może być aż do tego stopnia kompletnie niezgodny z rzeczywistością, z faktami. Myślę, że w standardach europejskich to się jednak nie mieści w głowie przy całej sympatii, z jaką Unia podchodzi do współczesnej Rosji, niestety. Czy przy całej sympatii wynikającej z niewiedzy i nieświadomości o tym, co się dzieje w Rosji. Natomiast rzeczywiście parę osób już po projekcji w
tym paru dziennikarzy z Brukseli, którzy uczestniczyli w tym, w projekcji tego filmu, mówiło o tym, że tego typu procedury postępowania po katastrofie każą zadać pytanie o wiarygodność państwa polskiego jako partnera w Unii Europejskiej. Bo jednak nikomu nie mieści się w głowie to, że w 3 lata po katastrofie można nie wiedzieć kompletnie właściwie nic na temat faktów, które jej towarzyszyły, a uprzednio wydać wiążący państwowy raport na temat przyczyn katastrofy, prawda? Chodzi mi o to, że teraz dowiadujemy się, że nie wiemy, na jakiej wysokości brzoza została ścięta. W raporcie ministra Millera wszystkie fakty zostały podane. Teraz się okazuje, że nie wiadomo, na jakiej podstawie w ogóle wykorzystano te informacje. To się nie mieści w standardach europejskich, tak? Instytucje europejskie nie pracują i w związku z tym ten film też niesie w sobie ten podwójny ładunek szoku i zdumienia. Gdyby nie ten pokaz i gdyby nie ten film Anatomia upadku, to oni by o tym wszystkim nie wiedzieli. No tak, jest bardzo dużo ludzi i tam w Brukseli, o czym już wspomniał Rafał, również tacy byli, którzy po obejrzeniu, po projekcji, po premierze, można powiedzieć, tak, w Parlamencie Europejskim tego filmu, byli zdumieni, zszokowani i jakby od nowa muszą sobie to wszystko poukładać. Ale mam jeszcze, Andrzej, inny problem. Mam problem pewnej wizji tego, co się stało, która w wymiarze międzypaństwowym funkcjonuje i która jest wyłącznie narracją rosyjską i mamy kompletną nieobecność państwa polskiego. Podobnie jak w przypadku śledztwa w Rosji i tu w Polsce. I znowu mamy do czynienia z tym, że tak, eurodeputowani Platformy oczywiście zbojkotowali ten pokaz. Prawda? Nikt nie przyszło im do głowy, że nikogo. Jest to sprawa nie tyle polityczna i partyjna, co sprawa państwowa i narodowa. Śmierć prezydenta, śmierć tej delegacji to jest sprawa polska, a nie sprawa PiS-u. W związku z tym ich nieobecność wystawia im jak najgorsze świadectwo. Bo tutaj to, co mówił Rafał, tu chodzi o tak zwaną polską rację stanu. Bo i wiarygodność. I o tym samym wiarygodność na arenie wspólnoty międzynarodowej. Jako podmiot, jednego z podmiotów. Dokładnie. Dlatego, że niezależnie od tego, kto rządzi, tak, bo teraz rządzi jest Platforma, za 1,5 roku czy 2 lata może to być ktoś inny. Wcześniej też był kto inny, ale tutaj chodzi o polską rację stanu, czyli jakby o to, jak w ogóle Polska, niezależnie od tego, kto jest u władzy, jest postrzegana na arenie międzynarodowej. Co wy personalnie, Andrzej, autor zdjęć, Rafał, co wy usłyszeliście tam od ludzi, którzy obejrzeli ten film? Pytam o to, składając wam niski ukłon dla waszej pracy. No, pojechaliście do tej Rosji, to nie było wcale takie bezpieczne zadanie do wykonania, żeby spróbować dojść prawdy. No ale wiesz, no tak, my to traktujemy jako część powołania, część zawodu, a przede wszystkim jednak ja przynajmniej, Andrzej na pewno też, Anita tym bardziej, czujemy taki wewnętrzny obowiązek wobec tych, którzy zginęli. No po prostu to jest ten moment, w którym należy wyjaśnić tę sprawę ostatecznie i mieć absolutną pewność, co się stało. Jesteśmy w stanie zaakceptować fakt, że dojdziemy do wniosków, które wykażą, że to była katastrofa. Tak po ludzku. Jesteśmy w stanie też zaakceptować fakt, chociaż oczywiście stoimy przed perspektywą i co wtedy, jeżeli dojdziemy do wniosku czy do faktów, które potwierdzą, że to był zamach. Ale przed tą prawdą my nie możemy uciekać. My osobiście i my jako naród, bo to nas zniszczy. Życie w świadomości, że jakby fundamentem jest zbiorowe, publiczne kłamstwo, w którym wiemy, że premier coś mówi, ale naprawdę myśli coś innego, bo przecież nie dopełnił, i on sam o tym wie, że nie dopełnił swoich obowiązków w tej sprawie, że nie wykorzystał wszystkich instrumentów, że nie zadał sobie trudu, żeby zaangażować wszystkie służby państwowe, żeby wyjaśnić tę sprawę, o czym społeczeństwo przecież wie, bo to już jest oczywiste. Nie, no, premier w tej sprawie zwyczajnie kłamał i maczał się. Oczywiście. Więc jeżeli jakby fundamentem wspólnoty ma być kłamstwo znowu, to ja umywam ręce, bo nic tak nie niszczy wspólnoty jako zbiorowości indywidualnych, jako zbiorowości ludzkiej, jak właśnie publiczne kłamstwo. Chciałem zapytać o to, jak wy się tam czuliście, będąc w Rosji. Baliście się? Tak szczerze po ludzku. Zapytałeś o motywy. Tak, to może ja
Rafał coś powiedział swoje zdanie. No. Ja jestem fotografem, operatorem, ale głównie fotografem od 25 lat już. Zawsze starałem się, zawsze tak było, że starałem się przekazać prawdę, tak? Czasami tak było, jak pracowałem nad jakimś fotoreportażem, że w trakcie okazywało się coś innego. Jakby nie mogłem tej prawdy, nawet jak ona dla mnie była niewygodna, po prostu zmieniać, zakłamywać. To się nie mieści w ogóle dla mnie... No, w kodeksie, w kodeksie, tak. Tak. No przecież każdy zawód, no może nie każdy, no ale dziennikarz, a można tak powiedzieć też o fotografie, który też ma wpływ na to, co potem pokazuje, prawda? To jest taki zawód zaufania publicznego. Naszą rolą jest jakby pokazywać tak jak było, tak. Rzeczywistość, przekazywać prawdę, dociekać jej, szczególnie w takich sprawach, prawda? Jak katastrofa na przykład smoleńska, gdzie się dzieją takie rzeczy. No to pytałeś się też o motywy. Niezależnie od tego, kto jest u steru, kto rządzi w Polsce, to Polska jest moją ojczyzną. Jest to mój kraj, z którego nigdy nie chciałem wyjechać. Jestem tutaj, żyję, pracuję, niezależnie od tego, jak się sytuacja zmienia ekonomiczna, gospodarcza i tak dalej. Dopóki, może to brzmi patetycznie, tak? Może dla niektórych to zabrzmi patetycznie i może się będą śmiać, ale mnie to nie obchodzi. To jest moja ojczyzna. I zależy mi na tym, żeby ta prawda o katastrofie smoleńskiej została wyjaśniona, dlatego że wiem o tym, że jeżeli tego nie wyjaśnimy, to cały świat wciąż się będzie z nas śmiał i będziemy przedmiotem, a nie podmiotem. Jesteście jedyną ekipą z Polski, która tam pojechała, kręciła zdjęcia, robiła film, szukała tych świadków i tak dalej. Tak, ale nikt poza wami tego nie zrobił. To nie świadczy o naszej nadzwyczajnej odwadze, tylko o tym, jaka jest kondycja dziennikarstwa w Polsce. I niestety dokładnie. Od razu muszę powiedzieć, że fatalnie. To jest najgorsze świadectwo, jakie można wystawić polskim dziennikarzom. Jest tyle telewizji, tych takich dużych, tak, które mogłyby tam wysłać swoich ludzi. Nikt tego nie zrobił. Mają pieniądze, mają sprzęt, no mają możliwości po prostu, żeby to zrobić. Mają dużo większe możliwości niż my mamy. Oczywiście. Nie robią nic, prawda? I ich to nie interesuje. I są nieobecni. Ja byłem w zeszłym roku 10 kwietnia. Znaczy ja mam wrażenie, że ich to interesuje, ale w inny sposób. Taki trochę... Byłeś w zeszłym roku 10 kwietnia? Byłem 10 kwietnia tam w Smoleńsku właśnie z delegacją, gdzieś jako w obsłudze prasowej wyjazdu ministra kultury Zdrojewskiego, który tam był 10 kwietnia. I muszę powiedzieć, że szok, który przeżyłem, powoduje, że nigdy więcej nie chciałbym w takiej sytuacji się znaleźć. To na czym polegał ten szok? Ponieważ ja byłem w autokarze z dziennikarzami. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako donos, no ale fakty są takie, że nie było wśród tych ludzi, poza nielicznymi wyjątkami, żadnej refleksji, żadnego wzruszenia, żadnego przeżycia. Myślę, że tak. I to jeszcze na dodatek pojechali na wycieczkę, co do której wiedzieli z góry, że temat jest nudny i ich nie zainteresuje. W związku z tym wszystko było fajne, tylko nie temat, którym mieli się zajmować. Ja przeżyłem szok, szczerze mówiąc. I to szok tej natury, że nie chciałbym nigdy więcej tego powtórzyć. Słuchajcie, my jesteśmy przed projekcją tego filmu Anatomia upadku w telewizji publicznej. Wiecie, jak to jest przyjmowane. Profesor Żylicz teraz się znowu wypowiada, że film jest zmanipulowany i tak dalej, i tak dalej. Czego oczekujecie po tej projekcji? Ja się bardzo cieszę, że telewizja publiczna to nadaje. Dlatego, że jest szansa, że obejrzy to ileś tam milionów ludzi. No ja nie wiem, jaka jest oglądalność i jaka będzie, ale dotrze to do następnych widzów. I będą mogli, po obejrzeniu tego filmu, będą mogli... Czegoś się spodziewacie po tej projekcji? Wysnuć jakieś swoje własne wnioski, tak? Dlatego, że no ja tu nie chcę mówić za Anitę, ale film został tak zrobiony, że są przedstawione fakty. Pewne fakty są ze sobą zestawione. I widz może sam ocenić. Nic mu się nie mówi, jak ma myśleć, co ma myśleć. Robicie teraz następny film. O czym on będzie? Generalnie będziemy szli tropem ustaleń ekspertów kryminalistyki i chyba sądowych, którzy wykryli materiały wybuchowe,
na szczątkach samolotu, będziemy starali się nadal drążyć dramatyczny temat, mianowicie temat sekcji zwłok, badań. Wychodząc, wiem, że to zabrzmi dramatycznie, ale takiego założenia, że ciało ludzkie jest takim doskonałym przekaźnikiem informacji o procesie niszczenia, destrukcji i przyczynach niszczenia samolotu. Będziemy też starali się dotrzeć do nowych świadków. W tym kierunku będziemy szli. Na pewno mamy dość materiałów do tego, żeby rozpocząć działania, a też jakby kolejne wątki będą funkcją tego, co uda nam się na miejscu ustalić. Czy 10 kwietnia będziecie na krakowskim Przedmieściu? Oczywiście. Jak najbardziej. I wy się bardzo broniliście przed tym spotkaniem. Ja tutaj nawiązuję do tego, że musiałem tyle tych maili, bombonierek i tego namawiania i tak dalej, żebyście się zgodzili na tę rozmowę. Ja wiem, że skromność kwiat dziewczęcia, ale szczerze wam powiem, że nie rozumiem, nie było tak źle. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie. Rafał Zięciołowski, Andrzej Chrechorowicz. To są naprawdę, proszę państwa, ludzie, bez których ani ta Gargas nie zrobiła brzednego filmu. Dziękuję.